Witam was bardzo serdecznie. Disciples 2, powrót Galeana i kampanii Legionów Potępionych Baronową. Udało się nam wydostać spod uścisku Mortis i pokonaliśmy niebezpiecznych dowódców, ale no nie obyło się bez ucieczki do stolicy i stracenia niemal wszystkich jednostek. A teraz, jak widać, sytuacja jest opanowana. Jeszcze coś tam botowi zostało mocnego. A propos tego właśnie, trzeba było tutaj iluzję teraz wezwać jeszcze. I zejdziemy na sam dół, w głąb ziem nieumarłych. A tymczasem przejmiemy jeszcze to, co zostało do przejęcia. A tutaj mamy jakichś kolejnych dowódców imperialnych. Otruj drużynę. Jeszcze by się jakieś obrażenia przydały. Innego źródła many niż piekielna, ale takowych chyba tu nie ma. No nie ma. Dobra, trzeba zaatakować tak, żeby chciał uciekać. Tak też czyni. No i uciekł, no ale przynajmniej nie walczył, nie zadawał obrażeń. Po prostu nie przeszkadzał. Dobra, teraz tak, zwykły piekielny ogar, niech to przyblokuje. I już zaraz pozbędziemy się tego dowódcy. Ty natomiast masz tutaj walkę, ale do niej jeszcze trzeba się przygotować odpowiednio, czyli uzdrowić wiedźmę. Biedaczysko jest strasznie ostrzeliwane. Jak tutaj, 45 punktów obrażeń plus 70, to jest za mało. Tutaj nic nie zrobisz ciekawego, ale ty za to przemil. No i w formie chochlika jeszcze sobie przeatakował tytan. Grunt, że się nie odmienił, bo i takie sytuacje się zdarzały, co już było niejednokrotnie widać. No, wiedźmy trzeba traktować tylko jako ciekawostkę, a nie jako kogoś, kto jest potencjalnie przydatny. Dobra, rozbuduję miasto, dam jakąś tutaj obronę, zregenerujemy się i idziemy dalej. Będą czary? Będą. Bot nie odpuści. No jeszcze błyskawicą przypierniczył. A jeszcze jednym. Czy on mi rozwali go tutaj czarami? Nie, no nie rozwali. Ale bardzo, bardzo uciążliwy jest bot. Bardzo. Weź się teraz tym wracaj. 4 tury, tutaj 3. No co, to iluzję tutaj wrzucamy. Zwykłego ogara się zaraz wrzuci pod stolicę Horde. A nawet nie będzie trzeba, przecież mamy tutaj drugą iluzję. Dobra, teraz będę się jakoś doczłapać do miasta. Wtedy już wypuszczę raczej hordy. No, jeszcze tutaj osłabiacie go, nie wiem po co. No, dzień dobry. A czegoż to byście chcieli? No, ty nic nie zrobisz ciekawego, no niestety. Nasza baronowa za dużo dobrego to nie zrobi tutaj i ciekawego w takich walkach. Nie ma już za bardzo talizmanów, których można by używać. O! Sądziłem, że ta strażnica jest już rozwalona przez hordy. Tam był tylko zwykły czempion orków i ogr na pierwszym poziomie. No już tutaj to prędzej zrozumiem, że mogli nie wejść, no ale
No cóż. Tak zrobili. A teraz ciekawe, gdzie oni w ogóle będą chcieli pójść. Tak czy siak za daleko mi nie uciekną. No nie wiem, kolego, czy ja mam tobie przywalić tutaj jeszcze dodatkowo. W zasadzie to się tak pięknie ustawiłeś, że jestem w stanie cię przyblokować. Teoretycznie. Nie wiem, czy tutaj po skosie może przejść. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, Imperium się trzyma. Hordy może wyjdą, może nie. Na razie rzucają czary oczywiście. Okej. Okay. Podeszli do miasta, jakby zgłaszali się do jego przejęcia, ale no coś wam chyba nie pyknie. A tutaj jeszcze przy okazji odsłonię. I teraz sobie zaatakuję tego dowódcę. Można by jeszcze oczywiście, bo dlaczego by nie złodzieja tutaj dać. Jednemu się nie uda, to kolejny podejdzie, ale dziwne, że się nie udaje przy tylu szansach. To już się wcześniej zdarzało w tamtym odcinku. No i dobra, osłabione. Można to przyatakować. Będą uciekać oczywiście. Próbowali będą. Przyjmij niego, tylko przypadkiem nie żmija, bo jeszcze by był szybszy od rycerza piekieł. Byłoby zupełnie niepotrzebne. No i fajna armia, 217 punktów doświadczenia. Piechotą nie chodzi. Teraz jeszcze trzeba będzie po takiej walce rzucić Sanctuary. Zrobię jeszcze tutaj jednego dowódcę, który by to pilnował wszystko. Więc doradca niech będzie. Ja bym tutaj czarta może dał. O, i ty sobie będziesz tutaj z czartem i z opętanym. Oni i tak pewnie wyjdą stąd i odsłonią mi Maurezena. A że mają złoto, no to za chwilkę zrobią kolejnego dowódcę. No bo już trzymałem hordy tutaj jakiś czas, więc nie wydawali siana. Także za chwilę coś pewnie wyjdzie z ich stolicy. Ale nie wyszło. Okej, Imperium jest przyblokowane. Dobrze to wiedzieć. Teraz przywróćmy już do życia tą armię. Szkoda, że ty nie masz 200 punktów doświadczenia potrzebnych, tak jak w jedynce, no ale cóż. No, może ty chociaż za chwilkę będziesz miał poziom. Dobra, teraz jeszcze nie wyjdziemy. Wolę tego nie robić. Bo za chwilkę bym został znowu zaskoczony. Wejdźmy teraz tutaj, do miejsc, w których rzeczywiście baronowa coś będzie mogła zrobić. A więc sparaliżować. Tego możesz przemienić, przyjemniaczka. O, odmienił się jeszcze ten atakował. No to jest po prostu kwintesencja wiedźmy i inicjatywy. To było piękne po prostu. Starałem się jak najbardziej chronić rycerza piekiel, żeby on nie dostał, to jeszcze i tak mu przyfasolili tam nieźle. 500 sztuk złota i buty elfów. Buty, które są zupełnie w ogóle tutaj niepotrzebne. Buty elfów? Musieli je ukraść zielonoskórze. Dlaczego elfy nie strzegły tego artefaktu? Przecież orkowie nie byliby w stanie poradzić sobie z mieszkańcami tych lasów. Myślałem, że wyrazi zdziwienie, że w ogóle te buty wpadły w nasze łapska, przecież to jest dla nas w ogóle niepotrzebne. Dobra, jeszcze raz Sanctuary. Nie chcemy czarów od hord dostawać, więc ja po prostu chronię się niewidzialnością. Tym bardziej, że jeszcze gramy baronowo, a to tym bardziej potęguje chęć rzucenia czarów przez bota na nas. O, idzie już kolejny. Nie przypilnowałem tam. Dobra, ale się pozbędziemy chociaż jednego. Do widzenia, panie. 5 punktów doświadczenia brakło. Szkoda. Dobra, tobie też dam tą niewidzialność, bo ty jesteś strasznie podatny na te czary. I pewnie teraz kolega sobie pójdzie tędy, co?
żeby miasto zdobyć. Zaraz się tego dowiemy. Królorków, czempionorków. Ustawmy się tak, żebyś ty była po tej stronie. No i co? Wbijamy tam po prostu. Oczywiście rycerz piekieł dostaje bęcki. Dobra, tłuste Yeti będzie teraz. Całe szczęście się nie odmieniło. No, żeby nie zadało z tych obszarówek, no ale zawsze lepiej się zabezpieczyć. Na wszelkie ewentualności. Dobrze byłoby teraz przemienić tego króla orków. No, jak na złość jeszcze nie trafia. Żeby ten pancerz mu po prostu zszedł, więc sobie poczekamy i teraz... No, teraz się udało. No i go możemy okładać już pięknie. Świetnie. 184 punkty doświadczenia i wyznawca dalej sobie zdobywa poziomy. Ork. Elfy zmuszają nas do walki z trupami. Elfy krzywdzą, jeśli nie walczymy. Skoro jesteście trupami, to czemu nas krzywdzicie? Elfy będą złe. Nie powinno nas tu być. Wspaniale. A więc elfy zmuszają zielonoskórych do odwalania za ich brudnej roboty. Cóż za oryginalne połączenie. Skoro orkowie uciekają, to może nie umarli Mortis uprzykrzą elfom życie. Nigdy nie widziałem, żeby bestie były takie posłuszne. Magia elfów musi być potężniejsza niż przypuszczaliśmy. To jest czarna magia. Wpływanie na wolę innych istot to bardziej by pasowało do legionów właśnie. Dobra, zróbmy sobie tutaj obronę w tym mieście, żeby nie chciał bot przypadkiem jakoś się za szybko zaprzyjaźnić z tym miastem. Ślemy złodzieja, niech tam kradnie co popadnie. O, właśnie taki eliksir żadnej skóry chociażby. No to już będzie można dać komuś, nie wiem komu, czy ja już tobie to dałem. No chyba tak. Mielibyście 40 ze sztandaru i z miasta, więc ty już masz ten eliksir. No to rycerz piekieł dostanie, bo też jest okładany niemiłosiernie przez wrogów. No i dobra, zobaczmy co na to wszystko Imperium. Wrócili się do stolicy. No dobra, można i tak. No może gdzieś tutaj w pobliżu, by wysłać złodziei. Ty może spróbujesz coś wziąć. Bardzo dobrze. I ty spróbuj coś wziąć. Fajnie, tutaj eliksirów jest dużo pancerzowych. Tu teoretycznie można by coś było ciekawego zrobić. Dobra, dla ciebie ten pancerz. Ile mam teraz? 3 takie eliksiry. No to tu jest 4, a tam mam 5. No można byłoby sobie fajny pancerz zapodać. 2 nietykalności eliksiry. No to nawet, nie wiem, wiedźmę można byłoby i wyznawcę tutaj jeszcze opancerzyć. No w zasadzie to można byłoby jakąś stolicę przejąć. Tylko jak tu z obrażeniami będzie wtedy? Nie mam żadnego takiego eliksiru, który by te obrażenia zwiększał. Mam oczywiście czary. No to raczej by się udało obszarówką przedrzeć przez widmo i ducha, tylko że zwierzę musiałbym przyspieszyć. Inicjatywki za bardzo też nie mam. Trzeba będzie pomyśleć nad tym pomysłem. Pomyśleć nad pomysłem. A no, zobaczymy. Może się coś tutaj ciekawego wymyśli. Dobra, no to... Ja bym tutaj stolicę nieumarłych podbił. Z wielką chęcią. Tylko teraz trzeba to wszystko dostarczyć. Wyślij tego szpiega. Jeszcze raz otruj. No i atakuj w końcu jego mościu.
Naprawdę jeszcze ucieknie, no. To takiego farta mógł mieć tylko bot. Dobra, kradnij, co jeszcze tam masz. Co jeszcze możesz ukraść. Nawet się to udało, złodzieju. Super. No te cztery wystarczą, bo ty nie musisz pancerza mieć. Tu się już zwolniło miejsce, więc to jest idealny moment, żeby przeatakować tak naprawdę. To spróbujemy. Kurczę, no czemu nie? Dobra, większy pancerz to tak dla ciebie i dla ciebie może, czy nie? Są w zasadzie tak. Te eliksiry rozdamy. I teraz... No ty będziesz w zasadzie tylko stać i się przyglądać. Z obecnym pancerzem nie jesteś w stanie przeżyć, ale nie chcę tego marnować na ciebie. To już eliksiru, talizmanu życia by się użyło na przykład. Możemy kuli strachu też użyć, bo to jest jednak paraliż na więcej tur. Jeżeli będzie pominięcie, no to wtedy będę mógł wskrzesić. Jak nie będzie, to najwyżej nie wskrzeszę tej wiedźmy i tyle. Co za problem. Dobra, natychmiast i spróbujmy się tu zmierzyć z wyzwaniami. Wiedźmie się udało przeżyć. O dziwo. A to jest 55. No tak, połowę z tego to już 125 jest. No to udało się przeżyć wiedźmie. Okej. Teraz to tylko doklikać. Co tu się dzieje? Udało się, dobra. Wspaniale, 1608. Punktu doświadczenia. Cały czas tylko była ta obrona tutaj włączana. Ale okej. Walka cały czas była przeprowadzana. Rycerz piekieł, wyznawca, wiedźma oraz maurezen z poziomami. No i mamy już po jednej stolicy. Nawet nie trzeba było wrzucać w ogóle obrażeń. Nie było to konieczne. Tu jeszcze się tobą zajmiemy. No i hordy. Skończy się to wasze szastanie klątwami. Wreszcie jestem od tego wolny. Czy ja z tym bym sobie poradził? Pewnie tak. Nawet nie mając jakiegoś specjalnie wysokiego pancerza. Tu jeszcze mamy taki jeden. Zresztą. To komuś można byłoby to dać. Dałoby się radę ze stolicą Imperium. Może też spróbuję za chwilkę. O czemu by nie? Już tak całkowicie wyczyścić mapę ze wszelkich wrogów. Po prostu później tylko sobie iść bez żadnych obaw. Zająć się najważniejszym. Dobra, co by tobie dać tutaj? Wytrzymałość? Może mistrz oręża, co? Mistrz oręża. A ty, kolego, marszutowanie dostaniesz. Tu widzę przywódcę elfów, bardzo się chce z nami zaprzyjaźnić. Na pojedynek go, trochę go osłabić. Dlaczego by nie? Jakie ty masz obrażenia? 120, więc jakoś może 15 wrzućmy, żebyś mógł się tego pozbyć od razu, zanim się to ruszy. Do tego Kronosa dołożymy, żeby obniżyć inicjatywę, żeby rycerz piekieł miał mieć, żeby miał szansę uderzyć. Właśnie. Super. Teraz mogę już włączyć animację. No i co? Idziemy jeszcze do miasta. Tutaj jeszcze dobij tego giermka. Wrzuć sobie niewidzialność, żebyś nie dostał czarem. Najpewniej dostaniesz. Dobra. No, to było raczej wiadome, że zaatakują, no bo będą mieli nas po drodze, ale będą chcieli uciekać. I chyba im się to nie uda. Będą czary? Bo już jestem odsłonięty teraz. Nie, nie chciał się na nas wyżywać bot. O dziwo, no więc w porządku. Jest dobrze. Dobra, kolego, wracaj się, żebyś tutaj za blisko nie stał. Ale za chwilkę tutaj przyjdzie orszak, który się zajmie tym Imperium. Dobra.
coś tam robią, te elfickie jednostki, nie wiem czego oni tutaj poszukują, szczerze mówiąc. Diabeł to chyba niepotrzebny, lepszy byłby czart. Damy sobie jeszcze wyznawcę. Dobra. Szybkie uzdrawianie, wiadomo, tutaj jesteśmy wodzem wojowników, więc po drodze też się uzdrawiamy, ale trzeba było zajść do miasta. Ach, tutaj idzie ta armia. Ciekawe, czy sobie w ogóle dadzą radę, bo to tak może być nie za ciekawie. No nie, nie dali sobie rady. Nie wiem, to arcyczar by tu chyba musiał być. Najlepiej z czartem. Może wyznawca lepiej. Nie wiem. Wykończmy tylko to. Zaraz się zabierzemy za Imperium. Dobra, dajcie te eliksiry. Czy tu coś jeszcze mogłem wykupić? Już nie, wszystko miałem stamtąd wzięte. Jeszcze tylko niewidzialność, tak dla pewności. Może na tą walkę ze stolicą Imperium to akurat sobie wrzucę. Czary, okej, teraz udaj, że coś wyrzucasz. Niewidzialność zeszła. Coś tam jest stolica, ale to są podstawowe jednostki, więc się tym nawet nie będę przejmował. Święta siła, wezwanie do broni i siła. Niech wlatują. Okej, nie, eliksir nietykalności to dla ciebie i to dla ciebie. Inicjatywa to może tobie. Niech będzie. Dana. No i dobra. Więcej tu nic już nie zrobię, nie rzucę na siebie, więc no, zobaczmy. Wszyscy się na baronowej skupili. Ucznicy i tak dalej. Dobra, poczekaj. Tutaj poczaruj. O. Nasza koleżanka nie przeżyła. Eto momencik. Pominięcie, okej. Okay. Skrzeszamy naszą wiedźmę. No i pięknie, co to? Przewijamy to. Życie mu schodzi. Wspaniale. Zwierz już czeka na poziom. W ogóle zapomniałem, że jeszcze do niego budynek był mi potrzebny. Racja. W ogóle nawet go jeszcze nie budowałem. A trzeba będzie to zrobić. Pozbieramy trochę pieniądze i tyle. Za chwilę się to zrobi. Można przecież coś też sprzedać. Weźmiemy ze sobą artefakty, buty, sztandar, no i... jeszcze jedną koronę imperialną. Jedną można będzie sprzedać. I nas jest już stać. Na budynek, proszę bardzo. Teraz jeszcze by tylko przekazać tutaj różdżkę. Tak jest, nawałnicy. No i to tyle. Tu jeszcze mamy eliksiry szybkiego srebra. Dam tobie, tobie i tobie. Okej, okay, tu jeszcze jeden eliksir kory w razie czego. No dobra, będzie na te walki tutaj z elfami. No i teraz można na spokojnie już eksplorować mapę bez żadnych obaw, że bot będzie nas męczył jakimiś czarami. Jakieś inne cuda wyczyniał. Dajmy sobie sztandary, żeby widzieć, co się dzieje, gdzie są jednostki wroga i tak dalej, i tak dalej. Co, Tortiomenta może opracujmy i... trzeba będzie to porzucać. Może to akurat też sprawi, że się nam trochę poszczęści.
Mam też oczywiście sporo... sporo many, więc można by tak naprawdę rzucać co chwilę wezwanie do broni. Tutaj tylko kapłani. Dobra, to bez problemu sobie poradzimy z tym miejscem. Nie będzie potrzeba tutaj się wzmacniać jakoś szczególnie. Dobra, przemień jego. Tego z paraliżu. Ja tutaj proszę o obszarówkami. Przeatakować. Czekaj. A tutaj odporność, wiadomo. No i dobijaj, rycerzu. Pięknie. Jest nas co na 31 poziomie. No cóż, to była jedyna opcja, żeby mieć maga, ale gdybym szedł w ogóle tak w Pandemoniusza i Modeusza, to myślę, że chyba Modeusz w tej misji byłby bardziej opłacalny mimo wszystko. A co mówi doradca? Te zwoje wyglądają na dokumenty. Najwyraźniej ci ludzie pod przywództwem fanatyków religijnych, inkwizytorów i tym podobnych planują obalić Imperium. Nieładnie rozpoczynać inkwizycję bez zaproszenia demonów. Ha, ha, ha. Rozwój słabości, ochrona przed obrażeniami. Fajnie. To ja to dostarczę jeszcze specjalnie, albo ja będę dostarczał. Ty nie masz co robić, więc możesz tam po prostu polecieć. Dobra. Proszę się zregenerować i idziemy, a właściwie lecimy dalej. Ochrona przed obrażeniami. Trzeba będzie tego użyć w tej misji, bo ja tego ze sobą nie będę brał. Teraz to się przyda, jak najbardziej. Okej. Okay. Bierz te zwoje. Możesz iść dalej. Pewnie będziesz do czegoś potrzebny. Dobra, tutaj weźmiemy sobie kilka eliksirów w podróż. Przydadzą się. W razie czego, żeby już po prostu mieć i móc ich używać. Chyba przed wodą, przed ziemią zachowam, to może to się przyda, nie wiem, tutaj. Tu jest woda wszędzie. Więc ktoś nie dostanie tych obrażeń po prostu. Z naszych jednostek. Okej, super. Krasnoludy już całkowicie na terenach opanowanych przez legiony są. No ale co tam. Co to dla nich teraz za różnica, jak i tak już na wieki tam zostaną. Dobra, pustelnik, ziemia i woda. No to nie przez przypadek to zostało tutaj dane. Kogo by tu chronić? Ciebie przed ziemią, a przed wodą. Tu będzie pustelnik atakował. Tu ziemiaczany też. To przed wodą tutaj, przed tym olbrzymem. Wystawimy cię na olbrzyma. Będziesz miał ochronę przed pierwszym atakiem. Później się go sparaliżuje, więc powinno być w porządku. No i oczywiście, tradycyjnie, damy sobie wszystkie wzmocnienia, jakie mamy możliwe. I powinno się już dać radę nawet, jakoś bez większych problemów. Może jeszcze tutaj starczy ruchu, to ta ochrona przed wodą jeszcze się nawet przyda na drugą walkę w jakimś tam minimalnym stopniu. Dobra, atakuj bez żadnych obaw, że się coś tobie stanie. Okej, okay, teraz tak. Paraliż tutaj. Przemiana tutaj. W zasadzie to mogłem przemienić pustelnika. Wrażenia już były wystarczające na tego kalderika rzucone. No ale okej. Okay. Udało się pokonać bez żadnych strat. Krasnoludy, nie szukaliśmy zwady, ale sami się prosicie. Ta zniewaga nie ujdzie wam na sucho. My mogliby tak przeatakować w takim razie, skoro tak nas bardzo straszą. Pustelnik, dobra, wojownik, to tam jest proste. Ten pustelnik tutaj właściwie coś może niby zrobić. Ale tylko sobie raz przeatakował. Tutaj obszarówki mamy niezwykle silne. Jeszcze z tymi wzmocnieniami też naprawdę fajnie wygląda. A w zasadzie to ja mogę co turę sobie rzucać takie czary. Bez żadnych wielkich problemów. A jestem ciekaw, co jest w tym sklepie. Ja bym się tam przeszedł. To jeszcze tutaj zajdziemy.
Nie wystarczyło obrażeń. No cóż. Trzeba się wzmacniać. Jak się tylko da. Eliksir szybkości. Fajnie. Zawsze coś kolejnego, co można będzie wykorzystać. Pierwsze uderzenie tobą brać można by było. Bo to jednak jakieś tam szanse nawet będą minimalne, że być może czasem uda się być przed magami wroga. A co jeszcze później bym chciał wziąć? Chyba marszutowanie i wytrzymałość i to wszystko. No to pierwsze uderzenie tym razem wezmę. I co my tutaj mamy ciekawego w tym sklepie? Eliksir fortuny, szybkości, to jeszcze ochrona przed powietrzem. No w porządku. Może sobie coś weźmiemy. Eliksir fortuny chociażby, nie wiem komu tylko to dać. Wolałbym tobie. Wiedźmie tego nie będę dawał. Nie ufam jej aż tak. Dobra, jeden ten eliksir sprzedam. Wezmę sobie ochronę przed powietrzem. A złodzieja później zwerbuję, żeby tutaj przejął. Znaczy przejął. Wziął ten eliksir szybkości po prostu. No i tutaj jeszcze ochrona przed ziemią by się teoretycznie przydała na walkę z olbrzymem. Tylko, że to trzeba byłoby wszystko robić w jednej turze. Okej, okay, idziemy dalej. Bez żadnych obaw, że coś nam się stanie. Że olbrzym, czy on przeatakuje? No pewnie przeatakuje, więc się brońmy. Można też go wystraszyć w zasadzie, a czemu by nie? Wolałbym tak zrobić. Po prostu, żeby nie przeatakował mnie tutaj. I tak już nie poszlibyśmy za daleko. Więc teraz tylko po prostu spróbujemy go sobie dobić. I nie będzie miał wzmocnień. Więc tak, ty bierzesz obronę, bo i tak go nie zdążymy jeszcze pokonać, nim uderzy. Zadanie wiele obrażeń. No, opłaciło się tak zrobić. Czasem w jakichś skrajnych przypadkach się przyda to wystraszenie. No i tutaj trochę źle zrobili twórcy. To jest teren 3x3. Teren się tutaj właśnie, widzicie, nie rozrasta, także no został taki skrawek imperialny. Tu jeszcze jedna wieża magiczna. Chyba jej w ogóle nawet nie przebadałem, bo nie podchodziłem tam. O, i tu mamy jeszcze eliksir mocy tytana. To damy... Nie, no wyznawca nie będzie tak silny. Musiałby mieć 70 któryś poziom, żeby mieć takie obrażenia jak Tiamat. Ale Tiamat bardzo dużo doświadczenia potrzebuje. Dobra. Nie patrzmy już za bardzo w przyszłość, bo ta przyszłość na tej mapie jest niedaleka już. Do dokończenia jej, także... Co mamy tutaj? Pieśń pośpiechu, hymn klanów, uzdrowienie, lodowa tarcza jeszcze jest dodatkowo. To nawet jej wcześniej sobie nie wykupowałem na walki z przeciwnikami w stolicy. Dało się radę i bez tego. Kluczowe tutaj było oczywiście paraliżowanie od Maurezena. No to co, wzmacniamy się trochę i idziemy w walki. Tak naprawdę, rujnując te stolice wrogów, to już bardzo mocno sobie ułatwiłem tutaj grę. Już nikt mi tutaj nie przeszkadza, nie wadzi, więc hordy, które bardzo były bliskie, by się mnie pozbyć, teraz dostały nauczkę. Dobra, coś takiego, może jeszcze by Tormentio dać, bo tutaj są czempioni z pancerzem. No i wbijamy. Tak czy siak tej obrażenia dostanę. Chociaż od tego środkowego wcale nie musiałem, no ale cóż. Niestety, dobra, ogr. Czy to ogra? Chciałbym, żeby jednak być szybciej od niego. Ta moja armia jest bardzo powolna. Stety bądź niestety. Dobra, Tiamat był szybszy. Ok, coś tam się przydało. No miałem 5 inicjatywy przewagi, ale to i tak nie jest nigdy żadna pewność. Dobra, ogr. Skalny olbrzym nawet tutaj jeszcze się znalazł. Tutaj orkowie, no dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. To jeszcze ta pieśń pośpiechu to by się tam przydała. Dobra. Zaraz sobie powzywam jednostki. A tu co? Znowu te centaury.
Schowaj się w stolicy, jak cię przyatakują, to przynajmniej tak nie zaboli. Dobra, to ja sobie wezmę jakiegoś piekielnego ogara, zwykłego, żeby wziąć to, co mnie interesuje z tego sklepu. Czyli pieśń pośpiechu, hymn klanów, uzdrawianie tam. A zresztą, mam kasę, to wezmę. Niekoniecznie, bo i tak mam przecież uzdrawianie samo z siebie. Dobra, rzucamy czary, bo tutaj many runicznej to mam aż nadmiar. Życia też zresztą. Także można tutaj bez problemu się wzmacniać. Praktycznie cały czas. Hymn klanów też może być przydatny. Na takiego ogra chociażby właśnie. Dlatego trzeba szastać tymi czarami po prostu co turę. Korzystać z tego dobrodziejstwa. Broń się na razie. Jeszcze 90 pancerza tutaj w ogóle mamy. I paraliż w łapie. Olbrzym tam za dużo nie zrobi. Prędzej ciebie wolę. W razie czego, jak będę szybszy, no to mogę przemienić ogra. I on zada bardzo małe obrażenia. Dokończamy ciebie. Teraz paraliżujmy tutaj króla orków. Ty już nic nie robisz, bo jest przemieniony. Ogra, nie chcę w ochlika przemieniać króla, bo to jest już niepotrzebne. Dokończamy to. No i proszę bardzo. Miasto przejęte. Cóż za obrzydliwe stwory! Skoro upadła ostatnia twierdza zielonoskórych, to nie powinni już sprawiać nam więcej kłopotów. No tu jeszcze była jedna twierdza. Akurat w kolejności to było tak jakby zrobione. Czy w zasadzie bez zmiennych można było zrobić takie zdarzenie, że jeżeli byśmy tego na przykład nie zdobyli, to nie byłoby tej wiadomości. W sumie to jest możliwe nawet, więc... Okej. Okay. Pewnie to nie było tak rozwiązane, no ale... dobra, tu jeszcze wyjdźmy na tą walkę. Trochę dostanę obrażeń na wiedźmie, ale to tylko jeden strzał. Przydało się. Przydało się jednak mieć tą większą inicjatywę. I ładnie sobie radzą obszarówki. We wcześniejszej fazie gry to by się ten Tiamat, czy nawet już zwierz przydał, no ale mamy go teraz. W zasadzie teraz to już nawet może i włodarz byłby lepszy. Albo zgłębicz, albo włodarz. Akurat na powrocie Galeana w Mrocznym Prorostwie jest taki dość miałki. No niby fajnie zadaje te 170 obrażeń, to jest bardzo dużo, najwięcej ze wszystkich piątopoziomowych jednostek, no ale to... Nic poza tym. Jednak Synimira ma przewagę w odmrożeniu. Włodarz dopiero oparzenie dostaje w buncie elfów, bo dopiero wtedy jest dostępne to źródło. Zgłębi czart, no jednak ma mimo wszystko skamienienie od umysłu. Wyjątkowo od umysłu. Lepiej byłoby, gdyby mi było to od ziemi, no ale cóż. Tak zostało rozwiązane. No i zgłębi czart też potrzebuje nieco mniej doświadczenia, ma więcej życia, trochę mniejsze obrażenia, ale to i tak się jakoś tam rekompensuje przez skamienienie, więc myślę, że tutaj akurat zgłębi czart jest lepszą opcją. Jeszcze włodarz też ma 40 inicjatywy. Tak samo jak zgłębi czart. O, nawet tutaj złoto jeszcze mieliśmy. Dobra, zbierzmy co tutaj jest. Eliksir cenności, eliksir życia. Dobrze. Zobaczmy co tutaj dalej. No, wiedziałem, że mnie zaatakują. Jeszcze na mieście. Na stolicy, więc możecie sobie dziobać i dziobać tego mojego gargulca. Pewnie go zadziobiecie w końcu. Przynajmniej do połowy punktów życia. Ale wszyscy dostają tutaj doświadczenie. No jeszcze dwie takie armie i mam już marmurowego, to może nawet budynek mu trzeba będzie postawić. No ile w ogóle się uda zdobyć marmurowego. Tutaj coś jest, nic. Tu po prostu sobie była taka ślepa uliczka, ślepy zaułek. No to co zostaje nam? Zostaje nam już tylko wejść na ziemię elfów i tam zrobić porządki. O, idzie przywódca elfów. Dzień dobry, przywódca elfów.
Czy nie chciałby pan zostać zatrzymany Paraseusem? Nigdzie mi tu nie uciekniesz. To ja cię przyatakuję, a nie ty mnie. Okej, teraz tak. Tutaj to ja bym wolał trochę go osłabić. Kronosa dać Tortiomentę. Klątwę demonów, tak żeby potencjalnie tych obrażeń jak najmniej zadał. Są takie no, nieprzyjemne jednostki, nieprzyjemna konfiguracja. Tak czy siak mi te obrażenia pewnie on zada. Mam zbyt niską inicjatywę. Dobra, ja sobie tylko jeszcze dodam tarczę, rzucę i to wszystko. Wystarczy. Przywódcy elfów można byłoby się pozbyć od razu. 172 punkty obrażeń mam, to tam nie wiem, przywalę mu z 50. I na samym starcie się pozbędę obszarówek. No tutaj akurat strzały 3 pójdą i wszystkie trafiły, więc obniżenie szans trafienia w ogóle się tutaj nie przydało, ani trochę. A trudno się mówi. Dobra, tutaj to nie jest jakaś szczególnie trudna armia, tylko trochę po prostu po dziobie. Maść lecznicza i miasto, dwie wyrocznie elfickie, wow. Sporo tego. Lekko się wzmocnimy może. No to już jest praktycznie co, końcóweczka tego odcinka i tej misji. Więc pewnie troszkę dłuższy ten odcinek będzie, bo już mamy 42 minuty. No ale to myślę, że dobrze. Myślę, że będziecie zadowoleni akurat z takiego obrotu spraw. Jeszcze mogę uzdrawianie rzucić. Dawać mi to. Po coś mam te czary. Co prawda tylko raz, no ale dobra. O, duże leczenie tutaj będzie, czy tu duże uzdrawianie. Przywódca dwóch jest na pierwszym poziomie, więc nie będzie sprawiał takich problemów. Pozbądźmy się go jak najszybciej. No i tutaj to trzeba w zasadzie co? Ciebie by sparaliżować. Tutaj obszarówkami nawalajcie. Można by się pozbyć jednej z tej wyroczni. Przynajmniej nie dać jej możliwości. Ale wolę tak, ciebie przemienić, żebyś był wolniejszy. A my sobie tutaj powoli was wszystkich się pozbędziemy. Dobra, i teraz może dopiero sparaliżuję ciebie. Ciebie przemienię. No i nie macie uzdrawiania. A więc to, co dobre się skończyło dla was. A jest całkiem sporo doświadczenia. Demony? Będziecie musieli stanąć do walki przeciw naszemu przymierzu. Pożałujecie, że zadaliście z wojownikami Galeana. Ni elf, ni człowiek nie przegra tej bitwy. Nie, źle powiedziałem. Ni elf, ni człowiek nie przetrwa tej bitwy. Zgłoszony przed mocą śmierci. No dziękuję bardzo za taki zapłon z tym... z tym przedmiotem. To by mi się mogło przydać wcześniej. Przy ataku... tutaj. Na początku poprzedniego odcinka, gdybym miał ten zwój, to bym go użył. Byłby bardzo przydatny wtedy. Fakt faktem, i tak bym je zaatakował czarami. Mógłby kamiennym deszczem oraz lodową burzą, ale zdałby mi tylko 45 obrażeń, a nie 75, tam 90. Także to byłaby różnica. Może wtedy by się on nie pokusił o te czary. No, teraz można tylko gdybać, jakby to wyglądało wcześniej. Dobra, nic więcej tutaj nie biorę już. O, przewiniemy turę. O! Ekspy idą. Pojawiłeś się, kolego, zbyt późno niestety, no bo już twoi koledzy dawno zeszli tutaj. Wyzionęli ducha. Ale ja sobie z tobą porozmawiam bardzo chętnie. Nie wiem, czy się tam coś nie pojawiło. Bo przez chwilę jakby tak... przy turze neutralnych się przycięło. Dobra, koleżko.
Nie wiem, to szanse trafienia obniżymy. To już trzeba było naprawdę konkretnie je poobniżyć, żeby to jakieś miało znaczenie. Rzucenie takiego czaru. Mogę Tormentio też dać. A w zasadzie tak czy siak. Paladyn sobie przeatakuje. Tylko raz. Więc to w zasadzie nie miało żadnej różnicy. Okej. Okay. 42 poziom, 65 punktów obrażeń. Jeszcze 10 poziomów będziesz miał takie jak Modeusz. Czyli już przyzwoicie. Dobra, mamy dwa miasta elfickie. No jedno z nich to wydarliśmy już bezpośrednio z rąk, ale nie umarłych. No dobra, to co? Tutaj atakujemy kolejne armie. Wrogie. Lodową tarczę poproszę i się wzmocnimy coś trochę. Albo po prostu ich osłabię. Bo i tak moje obszarówki tutaj dadzą mi wszystkich... Dadzą radę ich wszystkich tutaj zmieść z planszy. Teraz już idzie naprawdę łatwo, jak nie ma przeciwników tutaj. O, jedno chybienie było, ale strzelcy oczywiście wszyscy pewnie trafią, co? A, jeden nie trafił, jeden się wyłamał ze schematu. Czekaj, czekaj, uderzę. No i super. Elfia świątynia, a w tej elfiej świątyni mamy 3 wyrocznie. Za starą relikwię aż 1000 sztuk złota. No i to jeszcze oczywiście ty, przywódca elfów, który jeszcze mnie zaatakujesz. Ale to nie problem, ciebie będziemy paraliżować. Nie wiem, ciebie przemienimy, bo ty jesteś najlepszą z tych wyroczni. Ale no niestety, niestety, nic nie zrobiłeś. Super, mamy to. 1000 sztuk złota, prastara relikwia, dokładnie. A, tu jeszcze miałem coś wziąć, chyba pożyczyć miałem po prostu. Jakiś przedmiot, to może już go po prostu kupię, mam tyle złota, że mogę to powykupować po prostu. Kularcy wampirów? Nie głupie. Można by zadać obrażenia, to się przyda. Więc tego użyję sobie jeszcze, no nie wiem. No w tej walce trzeba będzie tego użyć. Przywódca elfów razy 2. Weźmiemy tutaj, damy jakieś obrażenia. 50. No i się oczywiście pozmacniamy, tak żeby rycerz piekieł już jednego tego przywódcy elfów się mógł pozbyć. To wszystko trochę potrwa. Rzucanie czarów i tak dalej, ale no. Sami rozumiecie. Czemu to służy? A już zostało niewiele, także za chwilkę legiony wypełnią swój cel. Okej, okay, ciebie już nie ma. Tutaj jakiś jeden atak tylko. I to wszystko. Okej, okay, mamy tu jeszcze jedną armijkę. Już dwie walki zostały do końca, także... Ciebie po prostu tak już zaatakujemy. Talizma przywódcy elfów. No niezbyt potrzebny przedmiot. Zakończę turę. No i przyszykujemy się do ostatniej walki. Można będzie wypić wszystkie eliksiry, bo one i tak już nie przejdą ze mną do kolejnej misji. Bez żadnych obaw. Można by się też uprzeć i wyrzucić przedmioty, których nie będę chciał wziąć, po prostu z ekwipunku je wywalić. A to zaraz, żeby po prostu mi się to nie przewijało przy końcowym ekranie. Dobra, to te eliksiry już tam sobie rozdam, żeby po prostu się ich pozbyć. Tak, tak, teraz to... No to dla wiedźmy. Inicjatywa to dla ciebie. Króla przed powietrzem dla ciebie. Jeszcze eliksir szybkości, wow, no to bierz ty. Będziesz miał 51 inicjatywy, to już fajnie. Okej, okay. Teraz wyrzucamy zbędne elementy ekwipunku. Sztandaru nie będę ze sobą brał mocy. Wolę jednak mieć pancerz. Eliksiry nawet się nie przydały.
Posłaństwo Wszechojca, prastara relikwia i to wywalamy. A, teraz mamy jeszcze tutaj czary przecież dostępne. To jeszcze bardziej zwiększymy sobie obrażenia. I jeszcze sobie dodamy tutaj ochronę przed obrażeniami. I co tu mamy jeszcze ciekawego? Coś? Nie, tylko ta słabość z UN. O, to resztę możesz też wywalić, kolego sympatyczny. Nie będziemy tego brać ze sobą. Ale fajnie, trzy uzdrowienia mogę mieć, bo jedno z różdżki, drugie z czaru imperialnego i jeszcze to klanowe. Czyli można byłoby 90 się uzdrawiać na turę. A mistrzem magów nawet 180. Okej, wszystko wzięte, wszystko wypite, no to co, idziemy chyba na tą walkę. Przeatakujemy tutaj za 75 punktów obrażeń. No zobaczymy, jak to pójdzie. Chociaż lepiej byłoby się chyba pozbyć tych wyroczni elfickich. Stawmy się tak, żeby już tego smoka ładować. 1140. Dobra, to są zwykłe wyrocznie. Ojej. 192. No to powiedzmy, że 20 to będzie 10%, czyli o 60 powiedzmy, że mniej zadamy. To będzie wystarczające. 132 plus jeszcze wyznawca tutaj przeatakuje. Aha, ty masz 114, ty masz 110, to może lepiej najpierw się pozbyć tego przywódcy elfów. No prawie się udało. Zadaj tu obrażenia. Jeszcze przemień go w chochlika. Zobaczymy, czy się odmieni. Czy zaatakuje w formie chochlikowej. Ach, forma chochlikowa jest. I nawet ochrona przed obrażeniami się przydała. I tak same żywioły były. Więc ten oręż tylko wynikał z tego, że zamieniłem w chochlika tego smoka. No i poszło bardzo prosto, bardzo szybko. Pięknie. Doradca. Panie, odnieśliśmy zwycięstwo nad Jarousem, władcą elfów. Spójrz tutaj. Według tych zwojów elfy postarały się o negocjatora, który przyprezentuje przymierze. Co? Panie, czy nie rozumiesz, do czego to doprowadzi? Jeżeli elfy Imperium się zjednoczą, czeka nas wojna na dwóch frontach. Nie mamy wystarczających sił, aby... Trzeba położyć temu kres. Najwyraźniej musimy przechwycić tego negocjatora i zgładzić go. No, i tu właśnie wynikło to, co się stało w drugiej misji Imperium. Nagle elfy były wrogo nastawione do Imperium, a już przecież było tak blisko sojuszu. Ale się to nie stało. Po śmierci Lorda Jarousa elfy pozostały bez przywódcy. Piekielne znamie wkradło się do dawnych stolic elfickiej społeczności. Choć prawdą było, że zrabowano wiele złota i drogocennych klejnotów, to jednak znalezione skrypty i pradawne pisma cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem demonów. No oczywiście. Po co demonom takie bogactwa? Komu to potrzebne? Przynajmniej tutaj mieli sporo przydatnych informacji. Okej, mamy naszą baronową na maksymalnym 14 poziomie. Bierzemy ze sobą przedmioty, jeszcze koronę Imperium, którą się sprzeda w miarę szybko, bo z tego co pamiętam, to sklep jest na samym początku praktycznie mapy. Dobra, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.